Chodź, ja zaczynam, bo ja muszę to uwiecznić, jak ty się spóźniasz na wszystko. Muszę okulary założyć na też. Nie, serio. No to on mówi, wiesz, sobie filmik nakręć, pospieszał mnie w ogóle, a później kto na kogo czekał? Ja. Także plecaczki muszą być uwiecznione, moje, mojego nie widać. Jest mniejszy niż twój. W ogóle powiem wam, że wczoraj Natan pojechał za 20:21 po plecak. Po co, bo suwak, tak? No, mój się troszkę uszkodził. No, i tak przed wyjazdem na Cito szukał. Ale znalazłem ostatnią sztukę. Znalazł, słuchajcie, Decathlon to jest dobry sklep. No, a my, słuchajcie, mamy lotnisko dosłownie pod nosem, więc w sumie to weszliśmy może 5 minut temu. I lecimy do Bergamo jeść gluten. No to, no, ty się jeszcze raz ruszasz, spokojnie, słuchajcie, zobaczycie go w akcji, on jest dobry. Jak jest ze mną, sam na sam dodam, bo jak wiecie, jak jest na Wery, to jest trochę inna spina. Zresztą to chyba każdy wie. To chyba ja mam spinę, ty nie masz spiny. Nie. Ja to wiecie, Didi Dexter. O, widzisz już summer look. No, ja to słuchajcie, założyłam bluzę, mam tutaj kurtkę, bo to wiecie, jak się ma tylko plecak, to wiadomo, że trzeba rozsądnie się budżetować z bagażem. Także dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, także teraz już widzimy się, słuchajcie, w Bergamo. Nie będziemy was tutaj polską zanudzać. Mamy umowę po włosku. Ale udało się, słuchajcie, jesteśmy, proszę bardzo. W ogóle przepiękny taras. Przepiękny taras. Trochę jest tutaj głośno, bo tu jeżdżą, słuchajcie, autobus, ale naprawdę dosłownie wysiedliśmy i centralnie pod blok podeszliśmy, także naprawdę trasa nie jest, nie jest trudna, o ile się, słuchajcie, wiecie, wszystko rozczyta, także trochę nam to zajęło, ale jesteśmy, słuchajcie, tutaj mamy taras. W ogóle taras mamy spory, bo mamy praktycznie no, cały taki duży, więc powiem wam, że taki bym mogła też mieć w domu, nie ukrywam. Dużo zmian przed nami, słuchajcie, ten wyjazd to jest taki odpoczynek przed burzą. Ja mam trochę na Instagramie, ale nie wiadomo, że wam powiem tutaj. Także słuchajcie, zobaczcie, jaki w ogóle przepiękny widok. Mega to fajnie wygląda, także tutaj się będzie też fajnie ćwiczyło rano. Słuchajcie, od 8 nic jadą, także dobrze zjadą takie duże śniadanie. I teraz tak, pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Tutaj słuchajcie, mamy taki jakby, no to jest taka kuchnia, taki pokój, tak tutaj się wchodzi i słuchajcie, to jest właśnie wyjście na taras. Tutaj też jest wyjście na taras, więc takie fajne, przestrzałowe mieszkanie. Tu jest Natan. Wychodzę z łazienki. Tak, zaprezentujesz łazienkę. No i tu jest, słuchajcie, sypialnia, jest taka duża, duża szafa. I teraz pytanie, to jest, słuchajcie, takie mieszkanie, które ma bardzo duży taras. O, i tutaj jest, słuchajcie, nasza łazienka. Właśnie się zastanawiałam, czy ktoś nie przychodzi sobie i nie ma naszej łazienki na zabijce. Fajnie, bardzo fajnie. No i słuchajcie, łazienka jest taka no, normalna, tak? Więc tak naprawdę wszędzie mamy taras. Bardzo, bardzo ciekawe mieszkanie. I tu jest, słuchajcie, łazienka. Tutaj znowu jest to okno tarasowe. No. Więc teraz się, słuchajcie, ogarniemy i pojedziemy sobie do centrum na jakieś jedzonko, bo serio, od 8 nic nie jemy, a jest 14, tak? 14:30. Wrócimy to na wieczór chyba. Tak, i pójdziemy na taką porządną pizzę, brzuszek napełnimy. Do Carrefoura. I do Carrefoura. No tak, w sumie to się skończy na Carrefourze później wieczorem. No, także lecimy. Zaczynamy nasz włoski trip. Chciałam wam pokazać, jak przepięknie stare miasto wygląda. I stary, dobry Natan. Natan przewodnik. Natan przewodnik, no trochę tak, bo słuchajcie, ma tą mapkę zrobioną z cukierniami, z krasencikami. Także jest, słuchajcie, taki patent, jak przyjeżdżacie, to najpierw takie obcisłe rzeczy, fajnie się prezentujecie, super, a później wyjeżdżacie w takich workach. Oversize'ach. Więc już wiecie, dlaczego ja tyle tego mam. No przepięknie to wygląda. O, tutaj na ten też widać miasto, część. Naprawdę, generalnie trochę się czujemy jak w Alpach. Nie byłem w Alpach. No, na ten to generalnie bardzo chcę do Szwajcarii. Także jak macie jakieś polecenia, to dawajcie znać. O, i tak słuchajcie, w dole są te
takie domki, nie no, cudnie to wygląda. A już nie będę tracić czasu, pokażę wam trochę Stare Miasto. Chciałam wziąć centrum, ale nie, to są takie dwie części. A tam winnice, nie no, hit. Magda nie chce chodzić, a ja bardzo chcę, jestem pełen energii i w ogóle cieplutko wygadać. No dobra, czyli w drodze wyjaśnienia, Natan się chciał założyć długie spodnie, bluzę i jest 25 stopni, Natan mówi, że jest mu zimno. Ale wziąłem tą grubą bluzę do plecaka. A i jeszcze go wszystko boli. Także... Nie boli, ale bluzę wzięła i mam jakiś taki problem z temperaturą. Tak, z regulacją temperatury. Ja mam się kombinezon, proszę bardzo. Krótkie spodenki, proszę bardzo, sandałki, proszę bardzo. Trening był, śniadanko było i jest mi ciepło. Także tak, tutaj się nie zgrzewamy jeszcze do końca. A no ja nie jestem zmęczona, bo słuchaj, no to nie robisz tej ostatniej tabaty, daj żyć, żebyś nie była zajechana. A wczoraj byłaś zmęczona. Nie, no byłam po całym dniu, no po locie byłam. Wiadomo też, ja tak, o słuchajcie, o patrzcie, patrzcie, patrzcie. O! Nie zdążyłam, taka jaszczureczka piękna szła. Byłam zmęczona, bo nie powiem. Padnięta, ale takie pyszne jedzonko jedliśmy, naprawdę pizzę. Później tego croissanta, nie? Także pierwszy croissant, no ja wiem, że on nie był jakiś cudny. Mój nie był. Bo on tam sobie wziął jakiegoś leniwia, to się, słuchajcie, we Włoszech to się bierze tylko z pistaccio. A ja miałam takiego kruchego, w ogóle powiem wam, że jak na początku nie chcieliśmy mieć rantu na pizzy, tylko tak ze środka, to ja na przykład doceniłam, bo on był taki chrupiący, on był właśnie bardzo dobry. Ale taką się gorącą jadł pizzę, czy coś. O, człowieku, ale ja powiedziałam Natanowi, że... Czerwone. Właśnie, bo tam muszę się przyzwyczaić do tych sygnalizacji. No, powiedziałam Natanowi, że nie można jeść ciągle pizzy. Ja wiem, że to Włochy. Masz ferment, słuchaj, w Łodzi. Właśnie, to jest taka fajna restauracja. To naprawdę koleżanka, która była w Barcelonie, jadła top, tą pierwszą z top 50 na świecie. To mówi, że ferment jest lepszy, słuchajcie, także do Łodzi zapraszam, niedaleko. Jeszcze może się, słuchajcie, spotkamy. No to wiecie, to tak trzeba popróbować. Ja akurat no makaronów to nie jem, pizzę to naprawdę już uważam, że tam było dużo szynki. Była ta bufala, tak, czyli co to? Bo to zawsze nam wypomina. No, burrata. Burrata, tak. Więc no naprawdę jakby bardzo dużo takich rzeczy, które ja jem na co dzień, ale makarony jakoś do mnie nie przemawiają i Natan znalazł taką cudowną restaurację. Koleżanka mu też poleciła, ale to w centrum Bergamo, to może się wybierzemy jutro albo pojutrze. A dzisiaj idziemy, a w sumie to jedziemy pociągiem i tam też są przesiadki autobusowe. Macie 5 minut, bo do 2026 roku, do grudnia, pozmieniało się, nie można bezpośrednio do jeziora Como dojechać pociągiem, tak? Tylko
trochę macie przysiadkę. Szybka przysiadka na pociąg. Macie 5 minut, bo to jest synchronizowane i na tym jednym bilecie sobie jedziecie, więc tak wam podpowiem. Więc to oczywiście dzisiaj zrobimy, spróbujemy i co godzinę sam to pociąg. Ja zrobię, a ty będziesz. To jest mój przewodnik. To Ola, słuchajcie, jest u nas przewodnikiem babskim, a tutaj proszę was, bardzo wydanie męskie, bardzo odpowiedzialne. To, ja to taka, wiecie, no mówię, no Didi sobie jedzie na wycieczkę. To jest mój Dexter. No, także słuchajcie, pokażemy wam trochę tego jeziorka. A dzisiaj, słuchajcie, ze stylóweczki to założyłam sobie kuleczkę. Byłam w butiku, odwiedziłam Kamilkę, mi parę rzeczy podobierała. Więc dzisiaj ten przepiękny księżyc i też najnowsza kolekcja. Słuchajcie, no cudne to jest. I czarne kluczyki. I Versace. Ja to się śmieję do Natana, że to Versace nigdy nie spadnie mi z... Tak czasami tak się wychylam, a to mówię, spadną ci okulary. Versace nie spadł, słuchajcie. Także dzisiaj... Dzisiaj tak. I nejcik nad jeziorem. Como! Piąteczka. Proszę, piękny view, dotarliśmy. No, powiem wam, że bardzo ładnie. Słoneczko jest. I bluza bawełniana w plecaku zostaje. Oczywiście się przyda. Tutaj sobie coś zjemy. Zrobimy sobie, myślę, że może jakieś zdjęcia na tych pięknych kamieniach, jak jeszcze nie ogląda. No to dawaj, zasuwaj. Facet mówił, że można się kąpać w jeziorze. Zimne? No to morsowanko. No, więc spoko, szybko się można przesiąść. Nawet nie sprawdzali biletów, ale nie polecam nie kupować, w razie czego. No ile tam? Godzinkę? Może trochę mniej, może trochę więcej, ale naprawdę super. Super szybko, tylko w tym pociągu jest chłodno, więc polecam wam zabrać jednak tą bluzę Ocean Apart z bawełny. Nie chcę kupić. Rozumiem. Nie, dziękuję, mam swoją, mam kurteczkę jeszcze, słuchajcie. No, także, nie wiem, musimy sobie zobaczyć gdzieś tam jakąś taką dobrą miejscówkę z jedzonkiem, bo ja w ogóle mam ochotę na kawkę, w końcu kawkę, bo wczoraj tak już za późno przelecieliśmy i musieliśmy się odgruzować, wiecie, zobaczyć co tam można pozwiedzać, więc dzisiaj będzie kawusia i jakiś pewnie pyszny croissantik, taki może lepszy niż wczoraj. Wody z pomarańczy z Aperola. I to jest finito. Powiem wam, że ja w ogóle też dobrze, że przemyślałam temat, żeby wziąć jednego. Bo to jest taka patelnia, w ogóle się zjarałam oczywiście. Ale było dobre jedzonko, prawda? Dobre. Była to inna pizza, ale dobra. Była dobra pizza. Ale oczywiście nie odmówimy sobie czegoś słodkiego, jak to Włochy. Teraz właśnie rozmawiamy o różnych kierunkach, bo ta twoja Irlandia, no poczeka, Włochy są jeszcze, wiesz, cieplejszym kierunkiem, nie? No Irlandię można pojechać tak, wiesz, jesienią, żeby po prostu... Tak. A jesienią fajnie, można docenić. I pójść po restauracjach, a nie, że tam... No, ale Włochy są takie, słuchajcie, żeby po prostu sobie zjeść dobre rzeczy, pochodzić, słoneczko, aperolek. W końcu nam mówiła Natana na aperole, mówię, no jak nie tu? Jak nie tu, słuchajcie, tutaj macie jezioro Como. Więc widoczek jest przepiękny, no i ta pizza to jest taka owalna pizza, owal pizza, musicie sobie wpisać. I to jest, słuchajcie, nad całym jeziorkiem. Można teraz chyba zapłacić, nie? No i to jest taki właśnie plac, proszę bardzo. Jest taki klimacik. Ale w ogóle ja się bardzo czuję komfortowo, bo często mnie pytacie, jak można tak nagrywać. Tutaj, słuchajcie, jest dużo Polaków, ale akurat dookoła mnie nie ma, więc ja się czuję zawsze o wiele lepiej. Ale to już są lata, słuchajcie, doświadczenia, kiedy ja po prostu siedzę i nagrywam, bo po prostu mniej wywalone będzie się dało, tak w wolnym skrócie. A poza tym jestem po aperolku, także uwierzcie mi, że życie jest piękniejsze. Ja nie piję praktycznie w ogóle, naprawdę w ogóle. Ale stwierdziłam, że randka z mężem to tak, taka kokardka musi być. Musi być aperolek. Poza tym powiem wam, że każdy mi mówi, że ten aperol jest taki dobry. Ja nie wiem, czy ja kiedyś pijałam aperola. Moja przyjaciółka pije za każdym razem, jak jesteśmy w restauracji, a tutaj po prostu stwierdziłam, że trzeba wypić. Także pyszna pizza. Pyszna pizza. W ogóle codziennie jem wielką, dużą buratę, jak zauważyłyście. Także
No, od razu brzuszek jest taki szczęśliwy. A wbrew pozorom ta pizza była bardzo, bardzo cieniutka, więc tak naprawdę jadł się tylko szynkę i ten sos pomidorowy. Nie, no po prostu to jest smak Włoch. Także bardzo wam polecam takie city breaki. Koleżanka mnie pytała, gdzie zostawiliśmy Xaverego. Xaverę, słuchajcie, pojechał na wakacje. Musiałam dodać to słowo, wakacje u babci. Więc jest z sporciem. I powiedziałam mu, żeby o Moriska dbał, żeby zawsze pamiętał, żeby była woda, słuchajcie, w misterce, także... On to wziął jako misję i powiem wam, że się bardzo cieszę, bo się pakował, właśnie ten etap pakowania walizki. Mimo specjalnie daliśmy większą walizkę. Powiedziałam, że to moja, z tym bryloczkiem, słuchajcie, który wam kiedyś pokazywałam, z psiego patrolu, więc to jest właśnie to, żeby nie mówić dziecku, wyjeżdżamy, do widzenia, do babci. Tylko słuchajcie, takie plusy wyszukiwać. O, fajnie, będziesz mógł spakować zabawki. Bo ja wiem, że wy macie ten sam problem, że czasami dziadkowi nie pomagają, a to trzeba coś przetłumaczyć dziecku i tak dalej, więc uwierzcie mi, my też przechodzimy przez każdy ten etap, tylko po prostu ja jestem tutaj na YouTubie i wam to po prostu pokazuję. I chcę wam troszeczkę pokazać więcej tego, jak to można zrobić. Pyszna pizza za nami, słuchajcie, jezioro Como, więc teraz się przejdziemy tymi pięknymi uliczkami, troszeczkę pozwiedzamy i później będziemy łapać pociąg. I nie wiem, czy w Bergamo sobie coś zjemy słodkiego, jakąś kawkę. Mam ochotę na kawę, mam ochotę na coś słodkiego. Idziemy. I teraz idziemy. Zapłacone możemy. I dzisiaj musi być, słuchajcie, jakieś święto, bo tam pan przemawia, jakiś ksiądz chyba. Coś tam się dzieje. Tata nie ma siły, szukamy lodów. I zwiedzamy tą dolną część Bergamo, bo jest stare miasto, ale słuchajcie, jak wysiedliśmy z dworca, to jeszcze zauważyłam taką piękną uliczkę, tam bardzo dużo ludzi było, więc o, coś w tym stylu. Sobie chodzimy, szukamy lodu, bo jest bardzo gorąco, a jutro ma spaść temperatura, więc jutro będzie nasz trzeci punkt, czyli Mediola. I już później, jak wiecie, na przykład będziemy wyjeżdżać, to będzie tak fajnie chłodno na bluzy, więc też nie będziemy się męczyć, bo o 11:30 zostawiamy nasz apartamentos. I mamy, o której? 17:20, tak? Nie pamiętam. Lot do Polski, no jakoś tak. No takie fajne godzinki, bo jeszcze możecie, wiecie, cały dzień praktycznie skorzystać i po prostu się na finiszu to odlatujecie. Więc tak się wydaje, ale na przykład nam dłużej zajęło jakby tutaj przylot i jakby, wiecie, odnalezienie się. Policja do ciebie. Tak, policja. No więc tutaj pójdzie spłatka. Także słuchajcie, troszeczkę odpoczniemy sobie, pochodzimy. Wracamy do domu cię pospać. Idziesz dzisiaj spać, co? Nie. A winko? Winko? Na tamto winko. Ja cię celebruję. Ze mną czas, mówisz? Oczywiście. A. Wieczór jest nasz. Wieczór jest nasz. Słuchajcie, pierwszą kawę wypić w ogóle we Włoszech, to jest hit, bo słuchajcie, tutaj generalnie jak się jest, to się pije ją codziennie i wzięliśmy sobie na spróbowanie to lokalne ciasteczko, takie słuchajcie, żółte, tutaj jest czekolada i to jest właśnie taki specjał Bergamo, także ciśnij, próbujemy. Z marcepan. W środku jest chyba krem. Wiszko. O, słodkie, takie... Chamskie ciasteczko z PL-u, nie? Dobra. Dobra. Już się okulary nie przydadzą, a proszę bardzo. Nawet ciepłe jest, może się przydać, że wychowana jesteś nad polskim morzem w temperaturach minusowych. No na pewno. Jak to zawsze na wakacjach wiało i padało. No tak, to taka prawda, słuchajcie, no koleżanka teraz jest na dżerbie, nasza Sandrunia. I co? I na dżerbie ma kijową pogodę. Mówi, że nawet jedzenie jest okropne, że mówi, w ogóle nie poleca, także dajcie znać. Ludzie nie wiedzą, co to jest dżerba, ja też nie wiedziałem. Jak to nie? Wiecie, że to jest Tunezja, prawda? No nie, no dżerba to teraz jest taki generalnie dosyć popularny kierunek, bo Tunezja jest tania, słuchajcie, więc gdzieś tam jak się chce zapalić słońce, no to dżerba. I zobaczcie, jaka przepiękna uliczka, nie, no po prostu to jest wszędzie ładnie. Tu jest wszędzie ładnie, tam przerajdliśmy lody, a tam zapał taką fajną miejscówę. Dzisiaj też od rana rozmawialiśmy właśnie z Ksawciem. Powiem wam, że to jest w ogóle złote dziecko, to ja nie wiem, czy ja się tak mogę wypowiedzieć o własnym synu. Moje. Co? Bo nasze.
Nie, to nie chodzi o to, bo moje. Nie chodzi o to, po prostu on jest taki bezproblemowy. Jak go naładowaliśmy taką pozytywną energię, mówiliśmy mu, że on jedzie do babci na, o tutaj na słynne lody. Czy ty znowu lody chcesz? Nie. Ja w ogóle powiem wam, że ja bym chciała sobie to spróbować, to ciacho. On zaraz pokaże tutaj może, o. To bym sobie chciała spróbować, bo to jest jakieś lodowe coś, to jest stracciatella. Oni mają takie przysmaki, to wszystko jest, słuchajcie, z lodówki. A, Nathan? To co, ciśniemy jakieś ciasteczko? Na razie. Na razie nie, odpuszczamy, tak? No dobrze. Idziemy na dół kolejką. Bo dzisiaj jedziemy w dół Bergamo i do tej restauracji, którą Natana koleżanka polza. Ale, słuchajcie, wracając do tematu. To też są lody, widzisz? A tutaj też jest bardzo ładna. To jest... fajnie to jest. To... Naprawdę gdzieś tam go fajnie tak pozytywnie nastawiliśmy, że to są dla niego wakacje u babci, że on będzie tam z Moriskiem, że będzie o niego dbał. I powiem wam, że to zaklikało, bo jeszcze oczywiście dodaliśmy, że jak gdzieśkolwiek wyjeżdżam, to mu coś przywozimy. Także to też się cieszył. Także gdzieś tam nasze dziecko zawsze jest takie bardzo pozytywnie nastawione do świata. No i jak do niego dzisiaj zadzwoniliśmy, to luzie, nie? Kazał pokazać sobie w ogóle cały nasz apartament, łazienkę, nawet był w ogóle dwoma łazienkami zachwycony. I co? No i zainteresowany dalej bajką, w ogóle już miał nas później, wiecie, w tyłku. Dokładnie. No, więc na luzie, nie to, że płaka, gdzie wy jesteś, dlaczego wy nie zabraliście mnie ze sobą, ale powiem wam jedno, tutaj naprawdę nie opłaca się jeździć z takimi maluchami typu 4-5 lat, bo tu jest tyle łażenia. Koleżanka była teraz z Walencji, właśnie wróciła Justynka z Masterpiece i mówiła, że słuchajcie, 32 tysiące kroków robiła dziennie, że nogi po prostu jej właziły w tyłek, a generalnie mamy podobnie, dzisiaj rano się też tak próbowaliśmy zwlec. A mieliśmy jechać do Mediolanu, ale stwierdziłam, że jutro będzie ładniejsza jeszcze pogoda, więc ten Mediolan sobie zostawiamy na jutro, więc szczerze, tutaj naprawdę jest dużo do roboty, więc jak najbardziej wam polecamy się po prostu przejść i zrobić sobie taki cały dzień na Bergamo. Co tam szukasz? Dla dziecka, dla babki. No właśnie, no to jest właśnie to, nie? A jak ja przyjechałam, to mówię, po co ty szukasz dla Xaverego? Ona później identycznie, tylko że tobie się włącza później taki, trochę później niż mi. Ja jestem tato, ja wiem co on lubi, jestem zabawki. Nie ma hotelu, słuchajcie, tutaj, może w centrum będzie niżej, bo takie bardziej będzie skomercjalizowane. Chciałbym Ferrari coś, no jak to włoskie. Oczywiście, no, także słuchajcie, zabierzemy was teraz kolejką w dół i złapiemy tą słynną restaurację, która tam ma milion... Zimno mi. Ja nie wytrzymam z tym człowiekiem, zimno. To jest hit po prostu. Nathan, jest ciepło, jest 20 stopni, ponownie, że dziewczyny chyba do znudzenia wiedzą, że jesteś zmarzlakiem. Ale to po prostu wina tego apartamentu. No ja powiedziałam Nathanowi, bo on chciał założyć długie spodnie, ale słuchajcie, mówię, no nie ma takiej opcji, bo później narzeka, że nosi plecak, że jest gorąco. Nie. Także dzisiaj was zabieramy do Mediolanu. No bo co by nie było, przy Bergamo warto je zwiedzić. Tak naprawdę to jeszcze fajnie, że wczoraj zwiedziliśmy całe to Bergamo. Naprawdę złaziliśmy, słuchajcie, 25 tysięcy kroków, także mega. I co jest też ciekawostką, to pewnie wiecie, no to na przykład miał 21 tysięcy kroków. Ma dłuższy krok, więc tutaj zupełnie inne liczby są, nie? Ale mieliśmy ten sam dystans. Tak, mieliśmy, a właśnie, no i to się zgadza, mieliśmy ten sam dystans, więc spoko. Nigdzie beze mnie nie łaził. Nie brałem zegarka wtedy. No. To jest tak, później Nathan ukończył trening. No co, nie byłeś na siłowni? No, także dzisiaj sobie chodzimy po Mediolanie. Trasy jakieś takie super turbo wyznaczonej nie mamy ku temu, ale jak my to jak zawsze, jak przyjeżdżamy, to później szukamy takich punktów. A w Bergamo wszystkie otworzyliśmy, nie? Tak jest. Tak, jeszcze Mimi nam została ta restauracja, no. Więc sobie jutro
może pójdziemy, bo powiem wam, że po wczorajszym, jak trochę powolgowaliśmy z jedzeniem, to tak ta matka jak złota, słuchajcie, wleciała dzisiaj rano. Na ten leżał i patrzył, jak ja ćwiczę, więc jakby też zaliczał ten trening. No oczywiście. No. Uczestniczyłem aktywnie. Nie, ale powiem wam, że naprawdę mega. W ogóle taka ciekawostka, zrobiłam sobie dzisiaj taki turban. Wzięłam ze sobą, bo stwierdziłam, że nie będę brała, nie wiem, butelki odżywki. I zrobiłam sobie taki turban w saszetce, w Sunewo, ten co miałyście w Ailowboxie. Zajebisty. Naprawdę jest mega. Także wzięłam sobie takie saszetki Oribe i właśnie taki, jakby taką maskę w płaszcie, tylko taki turban na włosy i to jest tak, że po prostu zakładacie, wmasowujecie włosy i spokojnie się po 15 minutach. Czadowe, prawda? No to mam piękne włosy. Nie taki. No jak to nie, bardzo ładne. No, także nie przedłużam, ale taka polecajka. Stawię wam, jak będę pamiętać, link na dole. I ciśniemy do Mediolanu. Czyli ta słynna galeria Wiktora Emanuela, tak? Drugiego. Dobrze pamiętam, co się pisałam. Słynna galeria w Mediolanie. I faktycznie to są te słynne ujęcia gdzieś, wiecie, rewia mody. Proszę bardzo. No, faktycznie tak. Pięknie tu jest. Słuchajcie, szukamy jakiegoś miejsca na kawę, na rogalika. Sorry, ale we mnie płynie gluten. Przepięknie. Z Mediolanu. No szału tam nie było, jeżeli chodzi o jakieś miejscówki, żeby usiąść i zjeść. A ja już jestem cała w pesie, bo wzięliśmy sobie pizzę. Uwaga, tutaj już trochę wieje. No, powiem wam, że dzisiaj nas naprawdę przewiało, także pod tym kątem Mediolan naprawdę szału nie było. I wzięliśmy sobie pizzę z buffalo, z pesto, no i na tam ma ten sos pomidorowy, który ja chciałam dzisiaj, w mojej pizzy nie ma. Nie można mieć pizzy. No, ale tak, warto wracać do Bergamo. Muszę wam powiedzieć, że dużo z was mi pisało, że takie duże miasta, no są tłoczne, gdzieś tam przygniata ilość ludzi. Nas dzisiaj też, ale najgorsze to było wianie. Słuchajcie, naprawdę nas wywiało. Wszyscy nawet nie mieliśmy przyjemności zwiedzania. Ale wiemy, byliśmy mega głodni, słuchajcie, nic dzisiaj praktycznie nie jedliśmy, oprócz kawa na tam owsianki, także to jest już nasz czas. Dzień dobry, słuchajcie, witam was w Polsce, mojej wieczornej pielęgnacji, bo słuchajcie, chciałam wam pokazać, jak ja doprowadzam po takich wyjazdach do ładu buzi, ale słuchajcie, ja mam mnóstwo baby hairów, słuchajcie, także Kaminamo to działa. W niedzielę wam zrobię film w ogóle o pielęgnacji włosów, bo się do tego już mocno przygotowałam. To działa, więc dziewczyny, wracamy do formy, mega się cieszę, bo słuchajcie, wiecie, że włosy to taka trochę wizytówka kobiety, więc mamy to. Słuchajcie, mega mi się podobał wyjazd do Bergamo, naprawdę jestem przeszczęśliwa i w ogóle taka spełniona, dosłownie spełniona, że ja tam byłam, że ja pięknie trzymałam formę, słuchajcie, więc brzuszek przepięknie płaski dzisiaj cały dzień, słuchajcie, jedzonka i naprawdę wszystko było w porządku. No i jednocześnie dbałam, słuchajcie, o tą pielęgnację. Dzięki temu, że zabrałam, słuchajcie, bardzo dużo masek do twarzy, naprawdę ona była nawilżona, nie przytłuszczała się w ciągu dnia, nawet jeżeli był wiatr, słuchajcie, dużo słońca, czasem było zimno później po południu, więc kilka masek takich jednorazowych wam wrzucę, między innymi Jejun, okra i jeszcze black tea. One mi się, słuchajcie, naprawdę mega fajnie sprawdziły. No i te małe kapsułki kolagenowe z Vauti Cosmetics, bo słuchajcie, o nie macie sporo pytań, jest bardzo dużo, słuchajcie, tego ostatnio, jeżeli chodzi o takie właśnie wyjazdy, więc ja wam to wszystko podsumuję, ale zobaczcie, jak mi wychodzą włosy, w ogóle ile ja mam baby hairu. Także dziewczyny, ogarniam sobie koczek i zmywamy makijaż i wszystko wam opowiem krok po kroku. Jak wiem, że na wakacje to albo sobie na przykład do małego opakowania przelewam na przykład swój ulubiony balsam do makijażu albo olejek. Tutaj mam akurat, słuchajcie, emulsję Tokobo. Ona mi się super sprawdziła, bo ona jest właśnie tak pomiędzy balsamem a olejkiem. Tworzy taką fajną emulsję i słuchajcie, jest mega delikatna. W ogóle produkt
produkty do Kobo, zerknijcie sobie, bo tam też jest mój ukochany krem ceramidowy. Fantastycznie się sprawdzają do cery wrażliwej chociażby, ale ten produkt w ogóle pięknie domywa makijaż. Naprawdę przekonałam się o tym wielokrotnie, kiedy miałam mocniejszy makijaż, delikatniejszy i w zupełności mi to wszystko wystarczało, także to jest produkt, który Wam bardzo polecam. I jeżeli chodzi o takie złagodzenie na przykład, wiecie, skóry, która też reaguje na przykład na wiatry, no to to jest naprawdę super sprawa. Pokażę Wam dzisiaj też takie moje naprawdę ukochane serum z witaminą C i już niejednokrotnie spotkałam się z bardzo fajnym feedbackiem, bo i Karinka, która ma bardzo delikatną skórę, mówiła, że to serum jest fantastyczne i dzisiaj też rozmawiałyśmy z Martą Gorącą, która właśnie mówiła, że no to serum jest naprawdę petardą, także potestujecie sobie, bo myślę, że serum z witaminą C to w ogóle latem i wiosną to będzie takie must have, zwłaszcza, że bardzo lubicie witaminę C, a tutaj mamy przyjemną formę. I ja zauważyłam, że dzięki temu serum skóra mi się mniej przytłuszcza. Jest taka w ogóle gładka, przepięknie się zgrała z moją pielęgnacją. Także tutaj naprawdę serio, będzie fajna polecajka. Także zmyję sobie makijaż i za chwilkę do Was wracam. Później, słuchajcie, zastosuję moją emulsję. Słuchajcie, brudne ręce. Emulsję z The Ordinary, ponieważ teraz aktualnie używam tej Squalane Cleanser, którą widziałyście w ostatnim filmie. Także podlinkuję Wam, zobaczycie sobie, jest naprawdę perfekcyjna, jeżeli chodzi o make-up, jest bardzo delikatna, więc super się współgra właśnie z tym olejem. Jaka buzia jest mięciutka, serio, muszę Wam powiedzieć, że aż się buzia cieszy. Teraz ją stonizujemy. Ja Wam bardzo polecam. To jest w ogóle taka jedna z nielicznych mgiełek, które totalnie każdemu się sprawdzą, bo jest niezwykle delikatna. Ostatnio też ją polecałam Oliwii z kuleczki. To jest, słuchajcie, mgiełka Pink Ampule. Ona jest, słuchajcie, bardzo delikatna i po prostu sobie nią pryskacie buzię. I co jest mega fantastyczne właśnie w stosowaniu jej, to to, że ona cudownie odświeża tą skórę. Słuchajcie, daje taką naprawdę dużą wilgoć, więc ja sobie zawsze tak hojnie daję wieczorem, żeby ta skóra się, tak wiecie, nasyciła dosłownie tym produktem, żeby się mocno nawilżyła. I później nakładam sobie serum z witaminą C. I to jest w ogóle taki fajny etap, kiedy skóra jest taka wychłodzona, bo możecie to włożyć do lodówki i po prostu sobie na przykład w razie potrzeby wyciągacie z torebki nawet w ciągu dnia i pyskacie buzię, bo ona, słuchajcie, daje teraz, ja tak mocniej sobie przyłożyłam do buzi, żeby faktycznie ta skóra była taka wilgotna, ale jak w ciągu dnia z niej korzystam, to na make-up jest bardzo fajna, ponieważ ona cudownie w ogóle go odświeża. Także myślę, że to będzie taka fajna kolejna polecajka, którą zabierzecie dosłownie wszędzie. Serum, które z sobą zebrałam na wyjazd i mega Wam je rekomenduję. Zresztą dzisiaj rozmawiałam z Karinką, to mówi, że już jej się dosłownie kończy to opakowanie, bo bardzo chętnie w ogóle z niego korzysta rano i wieczorem i sobie nawet takie tworzy mieszanki z tym pudrem z Tiamu witaminowego, ponieważ można sobie serum zmieszać z odrobiną tego pudru i ja na przykład zauważyłam, że Karinie bardzo się wygładziła skóra, co ja też zauważyłam u siebie, ale też takie cudowne rozświetlenie. Tutaj mamy, słuchajcie, resweratrol, glutation, witaminę E, kwas askorbinowy i tutaj jeszcze pojawia się, słuchajcie, w składzie wyciągi roślinne jak spirulina, chlorella, korzeń lukrecji, morwa biała, kwas fitowy, kofeina, zielona herbata, rozmaryn, noni, dzika róża, rokitnik, ales. Tutaj jest moc antyoksydantów, w ogóle Asian Club, czyli twórca. To jest ta marka od mojego słynnego, kochanego kremu BB, które również to będę wzięłam, bo on jest mocno pielęgnujący, stworzyła serum. I teraz tak, jeżeli byście pytały, czym się różni zielone od pomarańczowego, dopytałam barwnikiem. Po prostu Asian Club stworzyło dwie wersje, żeby Wam się nie nudziło, żebyście jak miały na przykład pierwsze pomarańczowe, to sobie później kupiły zielone. To serum jest po prostu obłędne. Uwielbiam w ogóle fenomen tego produktu, bo jest to produkt lekki. Bardzo szybko się wchłania i sprawia, że moja skóra jest taka delikatnie matowa. Ma bardzo duże wygładzenie, rozświetlenie. Także tutaj naprawdę każdy składnik jest dobrany bardzo szczegółowo. Więc myślę, że 14% witaminka C dosłownie czeka na Was, żebyście ją przetestowały na wiosnę. No, pojawiają się pytania, czy mam do polecenia kosmetyk, krem dokładnie z ceramidami, bo już przetestowałyście kilka i macie ochotę na więcej testów. Zresztą widzicie, że moje rekomendacje są na takiej zasadzie, że ja najpierw sobie testuję. Też z La Rosy bardzo często są te produkty wcześniej wysyłane przez Koreańczyków, żebyśmy testowali, żebyśmy wprowadzali, żebyśmy poznali markę. I dopiero później gdzieś tam Wam mimochodem zauważyłam, mówię o tych kosmetykach i później dopytujecie, drążycie. Także słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj krem, który ma w składzie właśnie ceramidę, kwas hialuronowy, adenozynę i niacynamid, czyli przepięknie rozświetla, ale też zachowuje tą esencję działania przeciwzmarszczkowego. I to jest, słuchajcie, krem z Ecobee, który ma taką fajną, leciutką, ale jednocześnie taką śmietankową konsystencję. Bardzo ładnie się wchłania.
I ja zauważyłam, że cudownie też regeneruje po całym dniu skórę, ale on jest troszeczkę lżejszy niż na przykład ten Pink & Cure. Także to są takie dwa kremy, które miałabym Wam do zarekomendowania, jeżeli chodzi o odżywczość. Ten też fajny jest, słuchajcie, pod makijaż, pod film przeciwsłoneczny, jeżeli czujecie takie przesuszenie, ściągnięcie, to on będzie przepięknie Wam odbudowywał barierę hydrolipidową, a dzięki temu, że macie składzienia cynamid, on się super połączy z witaminką C w serum, więc absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby łączyć te dwa produkty. No i co jest ważne, on będzie Wam bardzo ładnie wygładzał skórę, bo działa tutaj ten budulec międzykomórkowy, dzięki czemu skóra się bardzo ładnie wygładza, ujemnie też napina. Kwas hialuronowy zapewnia nawilżenie, a niacynamid rozświetlenie i regulowanie sebum. Więc tutaj macie naprawdę bardzo kompleksowe działanie, więc myślę, że taka papu kremu i Waszych, że tak powiem, poszukiwań, to to będzie naprawdę bardzo fajna opcja. Pod oczy, bo dzisiaj będzie full regeneracji, nałożymy krem pod oczy, jeżeli chodzi o taką, nie wiem jak to nazwać, redukcję zmarszczek. Poza tym tutaj mamy, słuchajcie, bardzo dużo peptydów, w związku z tym jak sobie nakładacie na skórę pod oczami, która wymaga bardzo dużego nawilżenia, bo jest ośmiokrotnie cieńsza i jednocześnie szybciej ulega takiemu zwilotczeniu, to to będzie naprawdę super, bo ma dodatkowo wbudowany masażer. I w momencie, kiedy sobie wyciskacie krem i dotkniecie skóry masażerem, to on zaczyna Wam po prostu wibrować, także dodatkowo pracowujecie ten kosmetyk i to jest naprawdę bardzo przyjemne, bo sam roller nie wymaga wkładania do lodówki, ale chłodzi. I dodatkowo tak mam wrażenie, że jak się zetknie z ciepłem Waszego ciała, Waszej skóry twarzy, to tak cudownie rozprowadza ten produkt. I faktycznie jak sobie nakładam płatki, później jeszcze dodatkowo na przykład maskę w płachcie, to super to działa, bo to jest naprawdę taka bardzo, bardzo kompleksowa pielęgnacja. I w ogóle za chwilkę Wam pokażę produkt, który sobie nakładam rano i tak mi się fajnie to wszystko sprawdza, tak mi się spina ta pielęgnacja, bo skórę mam bardzo nawilżoną i też o wiele ładniej mi się trzyma makijaż. To jest dokładnie ta maseczka z Jejun. Ona jest stosunkowo nowa, ja już Wam kiedyś mówiłam, bo ona ma w składzie lawendę, więc ona przepięknie koi skórę i to są te płachty nasączone. Tutaj jest bardzo dużo esencji. Bardzo dużo. To jest taka koreańska maska, która po prostu no, nakładacie sobie taką maseczkę w płachcie. I tutaj macie 30 sztuk dokładnie. I jak wyciągacie sobie tą maskę, to ona jest, ja ją trzymam w lodówce i to też Wam polecam, bo ona przepięknie chodzi, ona ma bardzo dużo esencji, dziękuję Wam ją, bo ona jest naprawdę świetna, jak jeszcze nie testowałyście, robicie te boksy, to jest dla mnie absolutny obłęd. I ostatnim kosmetykiem, który sobie nałożę, to będzie produkt, który bardzo lubię, czyli maska pod oczy, klasyczne płatki, ale takiego produktu powiem Wam, że ja dawno nie miałam, bo matcha, słuchajcie, za każdym razem, kiedy ją nakładam pod oczy, mnie po prostu zachwyca działaniem, bo jest mocno przeciwzmarszczkowo. Ja sobie bardzo często zakładam płatki i maskę w płachcie i idę po prostu się kąpać. Robię sobie taką 20-minutową kąpiel, czy nawet dłuższą, jak mam chwilę dla siebie. I po prostu sobie nakładam takie płatki, one mi chłodzą, taki duży obszar, także te Wam naprawdę bardzo polecam, bo one, zobaczcie, są bardzo duże. Ta matcha jest naprawdę bardzo fajna, także jeżeli chodzi o Heimisha, to Wam zdecydowanie polecam matchę, bo te płatki są po prostu duże, jest dużo esencji, zobaczcie do samego końca praktycznie, także to też takie moje must have, jeżeli chodzi o pielęgnację. No i słuchajcie, to by było na tyle. Możecie na to oczywiście kompleksowo nałożyć sobie maskę w płachcie, ale zwykle ja lubię zamykać takie wodniste esencje kremem, więc dzisiaj już używałam tej maski rano, więc myślę, że skóra jest taka przepięknie wygładzona, wypielęgnowana i bardzo Wam dziękuję za tego vloga. Ściskam Was cieplutko, buziaczki. Trzymajcie się, cześć!